a w programie Discomania obiecane gwiazdy, zespół Be Cool. Który jest bi, a który cool? Niech się przyzna już teraz. Ja jestem... Ja jestem, to jest Jacek, tak czyli jest. Formacja Be Cool. Be Cool. A dlaczego Be Cool? Skąd powstała ta nazwa? Naprawdę, nie wiesz? Nie wiem. My też, to tak dawno było, że nie damy rady ci wyjaśnić. W każdym razie 14 lutego zrobiliśmy taki myk i stworzyliśmy zespół. Jesteśmy półtora roku na rynku. I co? I działamy. I działacie. Ale pod jaką nazwą? No taką właśnie, co wcześniej. Be Cool. Ale wy się... Ja już tutaj was uświadomię. Ale wy się uformowaliście z D-Bomba. Na D-Bombie. Czy jak to było z tym D-Bombem? Bardziej musicie mi to wszystko wytłumaczyć. Bardziej z bombem niż D. Tak. Czyli większa bomba niż D. No dobrze, jak to było? No najpierw wzięliśmy placek i zaczęliśmy go formować, wiesz? I jak on tak wyszedł, najpierw takie B. Urs, i bak. Jacek, pan, Jacek poszło? kleił, ja dostawiłem tylko ląd i było bomba, bomba. I co się stało lotnisku... z tej bomby? Nie, o, fajną anegdotę wspomnę. Kiedyś polecieliśmy do Stanów na koncerty. Czułeś tam? Czad, wiesz, taki lasik. Nie, akurat byliśmy w Stanach na koncertach, tak, i to jeszcze przed słynnym 11. Kiedy to właśnie niestety, ale no, doszło do tych strasznych sytuacji w Stanach, to my byliśmy jakoś rok wcześniej. I czekał ktoś na nas na lotnisku i miał... Transparent. Czekał i było napisane co? D-bomb. No. Niestety musieliśmy taksówką wracać do hotelu. Pana zwinęli, do tej pory chyba nie wyszedł. Taki anegdot. No przedłużył nam się wyjazd, gdyż nie odnaleźliśmy tej dyskoteki, w której mieliśmy zagrać, dlatego zagraliśmy w najlepszych barach mlecznych w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, ale wytłumaczcie mi, jak to jest, bo D-Bomb to jest muzyka raczej disco polo, a wy jesteście muzyka klubowa, czy jak to jest? Rozgraniczacie się? Jesteście bardziej disco polo, bardziej muzyka klubowa? Czy gdzieś pomiędzy? Gdzie się wpisujecie? W Polsce się zatarła już ta granica, więc my przyznajemy się i do disco polo, i do klubowej, i do dance. Czyli co, pomiędzy? Cokolwiek byśmy nie nagrali w takiej formie, jak to robimy, to i tak każdy powie, co się na tym nie zna, że to jest disco polo, tak? Bo słucha przykładowo na co dzień rocka, usłyszy nasze piosenki i powie, nie, no to jest disco polo, tak? No, to autentycznie. Tak samo jak ja się nie znam na muzyce jazzowej i są jeszcze tam jego podgatunki i gatunki, ja tego nie rozróżniam, tak? Czyli trochę klubowa muzyka, trochę disco polowa, gdzieś pomiędzy... Możemy powiedzieć, że klubowa, dlaczego? Bo jest grana w klubach. Dokładnie. A dlaczego disco polo? Bo jest to disco po polsku. Tak jest. Okej, a czy znacie... A dlaczego disco polo? Bo disco polo. Jakieś pytania jeszcze? Mam jeszcze pytanie, czy znacie taki zespół Cleaver, bo teraz posłuchamy... Kliwa. Czyli Darek, Jarek, Czarek i Arek. To może wiesz co? Zaufaj mi. Zaufaj mi. Tak? Czyli polska wersja Kanikuły 2007, tak? To poszli. Chodźmy, pójdźmy, zobaczmy, co u nich siedzi. Co słychać u chłopaków? Kanikuły 2007, proszę bardzo, dawny czas. Lecimy, Kanikuły, to był zespół Cleaver, Zaufaj mi, a w moim studiu w dalszym ciągu... Formacja Ombre. Jaco, tak. Jajco i Ombre. Co? Co powiedziałem? Nie, ja co? Jeszcze może mnie wyzwie od kurdupli. No tak, ja ten kurdupel. Nie, a ja ci powiem... Nie wyzywamy tutaj, tylko musicie mi teraz wszystko powiedzieć, jak nas powiedzi. Tak. Ja znam wasz hit wow, który dzisiaj był w programie. Ale to na koniec się dostaje. Okay. No proszę, to dawno nie byłem tam, gdzie trzeba. Dobra, pytanie. Panowie, wow, ja widziałam taki teledysk, całkiem fajny, fajna nuta. Naprawdę? Co jeszcze? A zanuć. Wow, baby. Raz. I love you. Wow. Pięknie. Dalej nie pamiętam. W każdym razie widziałam ten teledysk, całkiem fajny, ale macie jeszcze jakiś teledysk. Tak. Mamy teledysk, tak. Pierwszym naszym teledyskiem była piosenka Baby Go. Czyli do tego kręciliśmy, tak, też teledysk. Gdzie kręciliście? W Warszawie? O Jezu, gdzie my nie kręciliśmy? Ameryce. Słuchaj, kręciliśmy bardzo tak rozbieżnie, bo tak, część nakręciliśmy w Zielonej Górze, a drugą część w Warszawie na Moście Świętokrzyskim. Pięknie. Oryginalnie, to bardzo tam, pięknie. Wszyscy. Najpiękniejszy most w Warszawie. Dobrze, panowie, no ale to są dwa hity. Gdzie więcej hitów? Coś się wydarzy? Hity, słuchaj, czekają sobie dokładnie w kolejeczce i puszczamy jeden za drugim, po prostu będzie taki wiesz, napływ emocji. Już są dwa numery, teraz będzie następny. Przygotowujemy już scenariusz, przygotowujemy statystów, piękne modelki, pięknych modeli. Tak, czyli wielkie wydarzenie. Nie wiem, czy mówiłem. Będzie pirotechnika, będą piękne miejsca. Nie wiem, czy mówiłem. To wiesz, gdzie będziemy nakręcali teledysk? W metrze. Dużo ludzi, elegancko. Panowie, ale płyty na razie?
Nie będzie. Nie, nie będzie. Płyty na razie nie będzie, dlaczego? Bo na rynku muzycznym... Właśnie. Bo na rynku muzycznym płyty się nie sprzedają. Tak? Dlaczego? Gdyż można tą piosenkę każdego zespołu sobie ściągnąć z internetu i tak dalej. My jesteśmy producentami, jesteśmy wydawcami w jednym, tak? Czyli będziemy robić takie krążki promocyjne, single promocyjne dla DJ, dla fanów, dla wszystkich, tak? Nie będziemy tego sprzedawać. To ty jesteś prawie jak ta wielka orkiestra świątecznej pomocy. Tak. Taka w jednej tej orkiestrze, w jednej takiej trąbie, takiej trąbie jesteś ty, Ombre. Tak. Ombre i Rat, ja co byli dzisiaj moimi gośćmi, czyli zespół Be Cool, Very Cool. Niestety musimy już kończyć, panowie. Nie zgadzam się. Za chwilę Long King Junior, znacie taki? No pewnie, że tak. Pozdrawiamy Hanesów. I tak. Mogą się obrazić. Nie, a jeszcze mam... jesteśmy Gorole, a to są Hanesy. No i wiedzą, co chodzi. A jeszcze mam pytanie. Panowie, z dawnych czasów, czy jest w waszych głowach jakiś teledysk, który chcielibyście zobaczyć w moim programie? Oprócz swojego wow wow, lata tak, 80, 90, jakiś wow, wow. To już było. Naprawdę? Coś to może czekaj, pomyślę. Ja wiem, poczekaj. Panowie myślą. Nie, czekaj, ja wiem. To, jak to się zagra, to te dziewczyny wiesz co robią? Baby go. To też chyba nasz jest. Czyli chcecie wasz teledysk. Tak, promujemy się po całości. W ogóle chciałem powiedzieć, bo jest to piosenka, której jestem współautorem, a wcześniej to była piosenka grupy United, której też on tam. Przez dłuższy czas byłem w tym zespole, tak? I pozdrawiamy zespół United, Mariusza Rogowskiego. Tak. Ten utwór zdążyliśmy sobie przerobić, w tej chwili jest promowany też w waszej fajnej telewizji. Czyli ten utwór Baby Go. Na sam koniec programu, więc musicie nas do końca oglądać. A teraz Long and Junior. A teraz Long and Junior, bo ja tańczyć chcę. Oh yeah.